Dzień dobry Nordic Walkerzy. W tym filmiku dowiecie się, jak wygrać najlepsze kije do Nordic Walkingu od firmy Leki i od firmy Gabel. Zaczynamy konkurs. Szczegóły już za chwilę. Moi drodzy, jak wiecie, prace nad nowym poradnikiem o Nordic Walkingu trwają. Zdjęcia i tekst są aktualnie w firmie poligraficznej, która składa to wszystko do kupy i już niedługo zobaczę pierwszy obraz tego, jak to może wyglądać. Natomiast powodem dzisiejszego konkursu, który ogłaszam, jest fakt, że zdecydowałem o wznowieniu również wydania książki Nordic Walking dla każdego z 2014 roku. Dzieje się tak, ponieważ przez ostatnie tygodnie im dłużej dopracowywałem tą książkę nową, tym bardziej utwierdzałem się w przekonaniu, że jest ona zupełnie inna niż Nordic Walking dla każdego. Co więcej, uważam, że te dwie książki będą się doskonale uzupełniać. O tym na pewno jeszcze będę mówił przy najbliższej okazji. Natomiast w związku z tym, że Nordic Walking dla każdego zostanie wznowione, zostanie poprawiona, uaktualniona, ulepszona, wzbogacona też o filmy. Natomiast dwa ostatnie rozdziały w tej książce, które chciałbym uaktualnić razem z wami, dotyczą najpiękniejszych tras do Nordic Walkingu w Polsce oraz bazy instruktorów i grup Nordic Walkingowych w Polsce. I dzisiaj chciałbym się skupić na tym pierwszym rozdziale dotyczącym tras, natomiast instruktorami i grupami treningowymi zajmiemy się już wkrótce, także bądźcie też czujni. Moja propozycja jest następująca. Chciałbym, abyśmy wspólnie stworzyli rozdział, w którym czytelnik znajdzie miejsca, gdzie warto chodzić z kijami, ale nie tylko pod kątem tego, że jest tam pięknie, cudownie i pojedzie tam specjalnie na wakacje, ale chciałbym, byśmy stworzyli miejsca treningów takich codziennych. Dzięki temu każdy, kto otworzy tą książkę, znajdzie miejsce, gdzie w danym mieście warto wbijać kije w podłoże. Konkurs polega na tym, aby opisać swoją ulubioną trasę do Nordic Walkingu. To może być twoja codzienna trasa, którą pokonujesz i na której świetnie się czujesz, a może być to też twoje wspomnienie najpiękniejszej trasy, którą miałeś okazję pokonać, gdzie chciałbyś powrócić. Ale szukamy też opisów tras takich do codziennych treningów. Gdzie chodzić w Łodzi, gdzie chodzić w Gdańsku, gdzie chodzić w Zielonej Górze, a gdzie chodzić, jeśli pojadę gdzieś na wakacje w góry, nad morze czy na Mazury. Wszystkie dobrze opisane trasy, które zostaną subiektywnie ocenione przez jury w postaci Aleksander Wilanowski, zostaną umieszczone w tym rozdziale w nowym wydaniu książki Nordic Walking dla każdego z adnotacją, kto jest autorem, jeśli takie będzie twoje życzenie. Natomiast dwa pierwsze miejsca, dwa najlepsze opisy tras zostaną nagrodzone, wyróżnione pierwszymi dwoma miejscami w rozdziale oraz kijami do Nordic Walkingu, fundowanymi przez partnerów technicznych książki, firmę Gabel i firmę Leki, które tutaj mnie wspierają w procesie tworzenia obu tych książek. I tak, drugie miejsce otrzyma kije od firmy Gabel i jest to najwyższy model z tej firmy kijków o regulowanej wysokości, składanych w dwóch miejscach, 100% włókna węglowego, leciutkie, z ostrym grotem pazurem. Wartość tych kijów to jest, moi drodzy, aż 660 zł. Bardzo fajne kije na wakacje, do turystyki. Łatwo je spakujesz, generalnie. Brawa dla firmy Gabel, że takie świetne kije ufundowała jako nagrodę. Natomiast nagroda za zajęcie pierwszego miejsca to co myślę, że to jest obiekt westchnień nie jednego Nordic Walkera, mianowicie kije
Leki Speedpacer Valzio je o stałej wysokości z niewielką możliwością regulacji przy rękojeści. Ostre groty, 100% włókna węglowego, wypinane paski, wszystko to, co firma Leki funduje, najlepszego jest w tych kijach. No i moi drodzy, wartość katalogowa tego modelu to aż 799 zł. Więc opisz trasę do Nordic Walkingu, pokaż gdzie chodzisz, znajdź się w książce i daj sobie szansę na wygranie najlepszego sprzętu do Nordic Walkingu. Chciałbym, żeby te opisy, które stworzycie, przede wszystkim muszą się zmieścić w ilości 300 znaków, ale niech będą jak najbardziej oryginalne, motywujące, inspirujące, mogą być dowcipne, mogą być motywujące do tego, aby na danej trasie sprostać jakiemuś wyzwaniu. Niech będą takie, by osobie z drugiego końca Polski chciało się przyjechać właśnie na waszą trasę i być może z wami tam spotkać. Czekam na wasze prace konkursowe. Stwórzmy razem nowe wydanie książki Nordic Walking dla każdego.